Siema widz, dzisiaj zrobimy sobie walkthrough Dungeon Keeper, przejdziemy sobie grę. Postaram się codziennie wrzucać odcinek z kolejnej misji. Jak przejść, zrobimy sobie seryjkę. Mam nadzieję, że to będzie w końcu jakaś seria, którą zrobię od początku do końca. Dobra, nie przedłużamy, lecimy. Pierwsze zadanie. Śmiechowice, Lord Antoniusz. Przed tobą wybuduj 5 na 3 i 3 na 3. Oto serce twego. Dobra. O co chodzi w grze? To jest serce lochu. To jest nasza baza. Budujemy tutaj. Pierwsza misja jest easy. Tu mamy złoto, tak? Przyda się. Kliknij na połyskującym złożu złota. Ogólnie sorry, że na wyznaczonym obszarze. Nie będę robił wszystkiego tak jak powinienem. Teraz twoje wierne. Bo przechodzę tą grę już po raz któryś. Do serca twego lochu. I po prostu postaram się to zrobić szybciej. Będzie można je wydać. Złota skala podaje stan rezerw gotówkowych. Na razie tu dam kochliki, żeby portal mi budowały. Aby go puścić, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym punkcie swojego lochu. Niezły początek do prawdy, ale potrzeba ci jeszcze więcej pieniędzy. Musisz wydobyć 12 tysięcy talarów. Leże, miejsce odpoczynku, gdzie stwory śpią, by ukoić... Dobra, zaraz przejdziemy portal. Twoje leże jest... Tryhard, ej dobra, możemy zrobić tak, że tą serię spróbuję przespeedrunować. Po czwartej misji mogę zacząć robić speedrun tę grę. Ogólnie to będzie odcinek pierwszy, misja pierwsza. Mam nadzieję, że nic nie zasłania. Pod moją głową, o w sumie tu obok mnie, tu jest ten. Tego będzie można używać w późniejszym etapie gry. Kurde, głupoty robię, że daję dwa kochliki do kopania. Potrzebuję więcej złota. Żeby więcej goblinów przyłaziło. Kurnik. Tu stwory spożywają ulubioną strawę. Kurczaki. 3 na 3 się z jaj. To jest dobry kurnik, najlepszy jest 5 na 5, tylko on nie zawsze się ułoży na 4 chatki. I trzeba czasami go poprawić. Kurnik zapewnia trochę żywności, ale to no zbyt właśnie. Mało. Powinien zbyt mało żywności mamy. 3 na 3 segmenty. No 3 na 3 mamy, tak? Możemy podnosić te szkóry. Że nasze gobliny nie miały za daleko do łażenia. Obserwuj. Nad chochlikami unoszą się czerwone kwiatki. Gra jest ogólnie spoko. Chodzi o to, żeby być złym. Jak najgorszym. Zabijamy dobrych, prawych rycerzy. I w sumie na tym to polega. Cały klimat tej gry. Gobliny wyspały się w legowisku i mają... Atakują nas gdzie? Tu. Mięciutkich kurczątek. Pełnym... Nie dekoncentruj się. Cieplutki kurczątek. Wkrótce przybędzie więcej goblinów i twoja armia stanie się wystarczająco liczna. Dobra, wy nie macie walczyć, tylko zbierać złoto. Leże zostało wybudowane. Kliknij prawym przyciskiem myszy, by wyłączyć tryb budowania. Wyczuwam włamanie. Sługusy Antoniusza przebiły się przez ściany lochu. Dobra, lecimy. Klikając prawy przycisk myszy na pulsujący ostrzał. Nie obawiaj się jednak. Tym razem to tylko krasnoludy. Niewielkie zagrożenie dla twoich goblinów. Bezradne krasnoludy właśnie giną. Obserwuj białe kwiatki zdrowia pojawiające się nad ich głowami. Gdy wróg jest bliski śmierci. Bardzo, że tak dużo nie gadam, ale to jest pierwsza misja.
Tutaj mamy ukryty poziom. Goblinów jest wystarczająco liczny, by zabić. Wiem, że jest wystarczająco liczny. I wyłuskać klejnot przejścia. Kop na północ. Zadufany w sobie przeciwnik czai się w twierdzy. Dobra. Dawaj mi tutaj to. Rasasas. O, widzę, że masz nowy magiczny przedmiot. Twoje stwory zostały pobłogosławione doświadczeniem. Lord Antonius! Ile poziomów przejdę? Będę wrzucał po kolei, po każdej misji. To będzie najkrótsza. Wstępny odcineczek. Zapraszam was na kolejne odcinki. Bo tu już kończymy robotę. Jest twoim głównym celem. Robota zrobiona. Pop załatwiony, ubity. Łatwo. Lord Antonius padł. Klejnot przejścia leży przy jego bezsilnym. No i co? Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku. Prawdopodobnie jutro. Nie wiem, kiedy to wrzucam, ale postaram się, jak nagram wszystkie odcinki, wrzucać po jednym dziennie. Albo może dzisiaj zacznę na bieżąco wrzucać. Jeszcze zobaczymy. Mam nadzieję, że się przyjmie seria. Tutaj Rogaty zdobywa klejnota sobie. No i fajnie. Raz wam pokażę tą scenkę, później będę je skipował, bo ona za każdym razem jest taka sama. Że Rogaty idzie do klejnotu, go podnosi. Fajne są filmiki. Po każdej kampanii. Sobie obejrzymy jeszcze. W bibliotece powstają nowe zaklęcia. Nowe zaklęcia, budynki mamy, dobra. Czy ja skipnąłem? Nie, dobra, gorące usta mamy. O, ma sexy lady. No i dzięki. W ten sposób pokonaliśmy Lorda Antoniusza. Misja pierwsza. Zrobione.